11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa. To okazja, by przyjrzeć się jego roli i obowiązkom w gminie. Sołtys to na pewno osoba, która jak już przychodzi, to wiem, że na pewno będzie czegoś chciał. No ale to dobrze, tak? Bo aktywny sołtys chce jak najwięcej dla swojej miejscowości pozyskać, dla sołectwa. Daje mi sygnały o tym, co się na sołectwie dzieje, organizuje zebrania wiejskie. Na zebraniach wiejskich sołtys również daje propozycje do funduszu sołeckiego. Proszę pamiętać, że każde sołectwo taki fundusz posiada. Są to sumy od 20 do 35 tysięcy, także tym dysponuje też sołectwo i tym wszystkim właśnie tak naprawdę zarządza sołtys. Rola łącznika między urzędem gminy a mieszkańcami nie jest łatwa. Wiele wymaga, ale też wiele uczy. Trzeba słuchać mieszkańców, co mają do powiedzenia i czego oczekują, tak? Bo no, ciągle ktoś ma jakieś problemy, a sołtys jest pierwszym takim komunikatorem między gminą a mieszkańcami. Sołtysowanie nie jest to tak wcale łatwe, jak to ktoś myśli, ale współpraca z ludźmi zawsze uczy pokory, jak i również duże wyzwania jest to dla nas. Przede wszystkim musi potrafić rozdzielić, co jest dobre, co jest złe oczywiście i umieć z naszymi mieszkańcami po prostu rozmawiać. Jest to też w dzisiejszych czasach jest to ciężkie, bo każdy ma jakieś tam swoje roszczenia, ale starać się rozwiązywać te wszystkie problemy, które występują. Nauczyłam się na pewno dużo współpracy z ludźmi. No, trzeba ich wysłuchać. No, mam bardzo fajną radę sołecką, z którą bardzo dobrze mi się współpracuje. Mieszkańcy też są bardzo mili, bardzo uprzejmi, bardzo pomocni we wszystkim. A czego życzą sobie wzajemnie sołtysi w dniu ich święta? Na pewno dużo wytrwałości. Takich ludzi, jak ja mam we wsi. No i spełnienia wszelkich zadań, które sobie postawili na swojej drodze. Wytrwałości, przede wszystkim wytrwałości, bo tego potrzeba całą furę i jeszcze więcej po prostu. Bez tego na pewno nikt tego się nie podejmie. Przede wszystkim zdrowia w dobie pandemii, życzliwości mieszkańców, no i pozytywnie załatwionych wszystkich spraw takich lokalnych. Przede wszystkim takiej pozytywnej energii, dobrego przekazu od społeczeństwa i przede wszystkim wielu, wielu ludzi, którzy będą przychodzić, pukać do drzwi i mówić: Panie sołtysie, Pani sołtys, co jeszcze zrobić? Bo aktywni mieszkańcy i dobra współpraca to podstawa sukcesu każdego sołectwa.